Cześć wszystkim, z tej strony Pomidor. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy w Crash of the Titans na Game Boy Advance. I teraz zabieramy się za Tiki Island, czyli drugą wyspę z pięciu oczywiście, które musimy, że tak powiem, pokonać. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, poznaliśmy fabułę gry. Zmierzyliśmy się z naszym pierwszym bossem, czyli z Dingodilem, który zbyt wiele nie miał do zaoferowania. No i jestem ciekaw, kto będzie tutaj bossem tej wyspy. Ja zresztą wiem, aczkolwiek nie chcę tutaj zgadywać. Znaczy nie chcę tutaj spoilerować w sumie, co ja gadam, zgadywać. Widzicie? Już pierwszy błąd, kurde. Błąd nielogiczny, jakkolwiek to brzmi. To jest w sumie w zasadzie druga i ostatnia wyspa, która poszła mi bez problemu, jeżeli chodzi o te Tiki Mask. Ponieważ od trzeciej wyspy miałem malutkie problemy i niezbyt dokładnie eksplorowałem niektóre poziomy, co kończyło się oczywiście tym, że musiałem bezpodstawnie i bezpotrzebnie backtrackować. Coś, czego ja w sumie bardzo nie lubię, dlatego że no chcąc nie chcąc, ale skoro możemy od razu zrobić na 100% poziom, to po co niepotrzebnie sobie gameplay wydłużać? Ja jestem w sumie już świeżo po skończeniu nagrywania gameplaya z tej gry i tak jak zresztą wam wspominałem w pierwszym odcinku, to tutaj w zasadzie przypomnę, że seria będzie trwała tylko 5 odcinków i ja to nagrywam 8 maja. Wy prawdopodobnie będziecie widzieli to w drugą połowę maja, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ na razie jesteśmy na 14 odcinku z Crash of the Titans na PS2, który dzisiaj został zresztą opublikowany. Więc co ja mogę powiedzieć na temat tego oto ogólnie poziomu? Bardzo lubię muzykę, która leci w tle. Taka kojarząca się mega z Hawajami, z wakacjami. Coś, co zresztą ja wam mówiłem odcinek temu, że pierwsza lokacja mi przy okazji tak przypomina takie wakacje i tak dalej, ale teraz myślę, że jestem w stanie bardziej zmienić zdanie i przekonać się, że to właśnie Tiki Island bardzo mocno przypomina taki, wiecie, wakacyjny rytm, wakacyjne miejsce, no i ta taka muzyka kojarząca się trochę z Hawajami i pizzą hawajską, która jest bardzo dobra. I tak, zaraz pojawią się osoby, które mocno hejcą pizzę hawajską. No ja kiedyś też byłem hejterem pizzy hawajskiej, no ale w moim życiu się trochę pozmieniało. Dobra, co ja będę tutaj gadał o pizzy hawajskiej? Gadajmy może o gierce. Więc niestety do teraz nie dowiedziałem się imienia tego tytana, który wysyła na nas pszczoły. Próbowałem wszelkich informacji na jego temat znaleźć na Wikipedii. Niestety się nie udało, co trochę mnie smuci, bo jednak mógłbym przy okazji trochę ponabijać się z jego imienia, tak samo jak z tego Bobra, który tak na dobrą sprawę nie ma żadnego połączenia imion. Tak jak na przykład to było ze Skorporillą, że wiecie, połączenie Skorpiona i Gorilli. Tak tutaj mamy po prostu zwykłego Bobra, Bubra, kurde, Bobera, Jarosława Boberka. Widzisz, Jarosławie Boberku, jesteś takim dobrym dubbingerem, że aż pojawiasz się w takich niskobudżetowych grach na Game Boy Advance. Jak się z tym czujesz? Co? Kaska z Uncharted to za mało? Co? Musisz się już pokazywać, kurde, w gierce niskobudżetowej na Game Boya? Co? No? No jak tam? No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? No, odbija mi w sumie to przez tą wodę gazowaną z Saguaro z Lidla. W sumie to średnio gazowaną. Tak klaryfikując. No ale nie, no lubię jakby klimat tych poziomików tutaj na Tiki Island, przynajmniej tych pierwszych dwóch sekcji. I to jest coś, czego w sumie nie poruszyłem w poprzednim odcinku, więc myślę, że można to trochę sklaryfikować, bowiem chodzi mi o to, że każdy z tych poziomów, jak zwiedzamy ogólnie każdą wyspę, o, to tak lepiej w sumie wytłumaczę. Jesteśmy teraz na Tiki Island, co nie? Każda wyspa ma 6 poziomów plus boss, czyli tam dajmy na to 7 albo no 6-7, coś takiego. I to nie jest tak, że teraz zwiedzając powiedzmy tą sekwencję, to zwiedzamy cały czas ten sam poziom, dlatego że każda sekwencja ma inną nazwę.
Nie wiem dokładnie, jaka tu jest nazwa tego poziomu, ale wiem, że następna sekwencja będzie miała zupełnie inną nazwę niż to, co zwiedzaliśmy w sumie teraz. I będzie można to chociażby na minimapce zobaczyć, w sensie w sumie na mapie wyboru poziomów. Co jakiś czas oczywiście będą różne jakieś takie edyty, dlatego że ja tutaj trochę niepewnie grałem i to mogę wam przyznać z ręką na sercu, dlatego że były czasami akcje, gdzie wolałem powiedzmy spaść w dół, zrobić przed tym save state'a i potem ewentualnie wczytać, jeżeli bym naprawdę za bardzo lamił albo zbyt głupio by mi szło. I wolę o tym w sumie wspominać, dlatego że jestem z wami szczery, że czasami zdarzało się na przykład save state i load state, dlatego że ta gra momentami potrafiła się tak zbugować, że dosłownie chyba nawet w ostatnim odcinku będziecie mieli mały montaż tego, co się wydarzyło w trakcie, kiedy próbowałem zwiedzić ostatni poziom na Floating Island, czyli na ostatniej lokacji. Seryjnie, Crash mi momentami wchodził w ścianę i nie mógł wyjść, co spowodowało, że tak czy siak jakby musiał level restartować. A uwierzcie mi, tutaj nie ma czegoś takiego jak w Of the Titans na PS2, że przykładowo kiedy wam zabraknie jakichś mojosów, czy tutaj w tym wypadku Tiki Mask, to wrócicie się i możecie po prostu w trakcie poziomu, kiedy zbierzecie co trzeba, wyjść. Bo na przykład w Titansach mogłeś zrobić tak na wersję PS2, Xboxa 360 i na Wii, że mogłeś po prostu, zwiedzając już ten poziom, nie musiałeś go koniecznie do końca robić. W wersji na Game Boy Advance trzeba poziom robić jeszcze raz od początku do końca. I to jest mega demotywujące momentami, dlatego że to jest mega czasochłonne i przynajmniej ja uważam, że i ja będę przynajmniej zwolennikiem tego, że w wersji na PS2, Wii i Xboxa 360 można sobie, wiecie, normalnie wyjść z poziomu, kiedy zdobędziesz co trzeba. Bo mówię, ja bym absolutnie do tego nic nie miał, gdyby nie fakt, że niektóre poziomy w wersji na Game Boy Advance są moim skromnym zdaniem przedłużane na siłę. No i teraz zmienił się nam klimat, czyli też zmienia nam się poziom. Bo kiedy wyjdziemy na mapę główną, to ta sekcja będzie już inaczej nazwana niż poprzednia, którą właśnie zwiedzaliśmy. I co mogę na temat tej sekcji powiedzieć? Nie wiem, czemu kojarzy mi się troszeczkę Tiny Temple z Crasha Nitro Kart na Game Boy Advance, ponieważ mam takie dziwne wrażenie, że gdzieś to tło widziałem, te takie zachmurzone chmury, nie? Oczywiście mówię, nie jest to prawdopodobnie potwierdzone, bo ja będę musiał sobie zrobić szybki research i tutaj pewnie się pojawi zaraz tekst, który potwierdzi to. Aczkolwiek skądś mi się kojarzy to tło i nie wiem w sumie skąd. No oczywiście nasi standardowi przeciwnicy, czyli Doom Monkeys oraz te boberki. Znaczy dobra, może nie boberki, ale te pszczelarze w sumie. O, nazwijmy ich pszczelarze, dlatego że oni władają pszczołami w sumie. To myślę, że będzie spoko nazwa. Tu jest boberek, kurde, Jarosław. Ale no, żeby nie było, że ja wychodzę na osobę, która non-stop narzeka na temat tej gry, bo staram się tutaj wyrównać moją opinię, że tutaj jakby rzeczy pozytywne i rzeczy negatywne, to chciałbym w sumie wspomnieć o tym, że gierka moim zdaniem zaplusowała chociażby u mnie tym, że próbowała zrobić inną fabułę i w sumie jej to wyszło, dlatego że fabuła znacząco się różni od tego, co mamy na wersjach PS2, Xa, 360 i Wii, czyli na tych wersjach z konsol stacjonarnych, co nie zmienia faktu, że niektóre rzeczy widać, że gra trochę zrobiła na wymuszenie, niektóre są zbyt bardzo naciągnięte, niektóre poziomy są za bardzo długie, plus jeszcze na dodatek, co jest dosyć często, to, że widać, że gra wyszła w pośpiechu, dlatego że niektóre, powiedzmy, elementy rozgrywki się bugują i czasami powodują crash, który no niestety albo restartujesz emulator, tudzież konsolę, albo wczytujesz load state i próbujesz ominąć za wszelką cenę daną sekcję.
I nie wiem czemu zawsze jak ja widzę tego, ten model Crasha, który się wspina po tej lianie, to kojarzy mi się Hugo, nie? Bo to dosłownie identyczne animacje są. Nie wiem, IT Media powinno pozwać, kurde, Amaze Entertainment za podpierdzielanie konceptu. Oczywiście sobie żartuję, nie to żeby coś. I tutaj w zasadzie popełniłem głupotę, jak zresztą widzicie, która dosyć mnie kosztowała. I to nawet bardzo, bo zabiłem Spike'a, który mógłby mi zniszczyć jakby te żelazne skrzynki, dzięki którym dostałbym się do tej srebrnej Tiki Mask. Ale oczywiście po drodze był Electric, który pozwolił mi, że tak powiem, zniszczyć te skrzynki. I w sumie gadałem wczoraj sobie z Pixelem, swoją drogą pozdro Pixel, i żeśmy właśnie gadali na temat tej gierki i muszę przyznać, że Pixel w sumie powiedział bardzo trafną rzecz, która troszeczkę też może nie do końca będzie z tą moją opinią, którą mówiłem bodajże w pierwszym odcinku, że są jakby rzeczy, które strasznie demotywują grając w tę gierkę. A jeżeli nie mówiłem, to teraz mogę zgloryfikować moje myśli, których nie poruszyłem w pierwszym odcinku. Otóż w zasadzie może nie traktujmy tej gry jako super... O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jak wiadomo, gierka względem wersji na konsole stacjonarne no trochę wypada kiepsko. I lepsza przynajmniej dla mnie wydaje się mimo co wersja na Nintendo DS. Aczkolwiek z drugiej strony też nie popadajmy w jakąś paranoję. Okej, gra ma swoje wady. Ma też swoje pozytywne rzeczy, ale jedno jest pewne. Zapewniam was, że gdybyście mieli tę grę na swoim Game Boy Advance albo na, nie wiem, jakiejś innej przykładowo przenośnej konsolce, gdyby ta gra nie wyszła tylko na Game Boy Advance, to myślę, że gdybyście mieli, powiedzmy, jechać na jakąś długą podróż, tudzież chcieli gdzieś sobie usiąść i na spokojnie zagrać na waszej handheldowej konsolce, to wydaje mi się, żebyście mimo co w tą gierkę również zagrali. Tak w ramach takiej nudy czy czegoś. Bo powiem wam szczerze, wbrew pozorom, mimo że na przykład Crash Mania, która momentami zbyt bardzo przesadza ze swoją opinią, bo są rzeczy, z którym oczywiście się zgadzam z Crash Mania, bo nie wiem czy wiecie, tak jak to wspominałem w pierwszym odcinku, Crash Mania zrobiła coś a la recenzję tej gierki właśnie, tego portu, i większość rzeczy, które opisał ktoś, nie wiem czy to był facet czy kobieta, bo nie wiem co to za redaktor opisał, to opisał to tak mocno szczegółowo, że momentami było widać w tekście, że pisze to z taką, nie wiem, nienawiścią, złością na temat tej wersji gry. I powiem wam szczerze, mimo że czasami uważam, że Crash Mania przesadza ze swoją opinią, to jednak warto tę grę ograć jako taki, nie wiem, jako taką ciekawostkę. Bo wiecie, możecie przykładowo posłuchać się mnie, możecie się przykładowo posłuchać jakiegoś innego twórcy, który by robił taki super uber nacisk na tę grę, ale jednak najważniejsze jest, co mieć, to posiadać własne zdanie. I jeżeli przykładowo nie macie pewności co do tej gry, wydaje wam się spoko, a usłyszycie moje zdanie, to nie zniechęcajcie się od razu. Po prostu spróbujcie sami sobie zagrać i efekty będą, powiedzmy, widoczne na ekranie. Czy wam się gierka spodoba, czy nie, czy... No, starałem się to wytłumaczyć w miarę logicznie. Mam nadzieję, że mi się udało. Jeżeli nie, no to przepraszam najmocniej. Staram się jak mogę. Po prostu ostatnio mam coś takiego, że chcę coś w taki mądry, ciekawy sposób i dosyć fajny wytłumaczyć, a kończy się to tak, że przykładowo chcę skończyć zdanie i nagle nie wiem co mogę dalej powiedzieć, w sensie takie zatyka mnie dosłownie na parę sekund i takie kurde, zwykle to ja się śmieszkuję i tak dalej, a tutaj teraz takie, wiecie, dosyć mądre rzeczy prawie. No i tutaj w ramach tego, co powiedziałem odnośnie tych load state'ów i save state'ów, to dałem wam przykład tego, że skorzystałem z load state'a, bo chciałem zobaczyć, czy faktycznie tam coś na dole jest, bo ta gierka lubi, że tak powiem, ukrywać te tiki maski i inne rzeczy na dole ekranu. I to jest często bardzo denerwujące, bo
Jak sobie zagracie w tę gierkę, to zauważycie jedną dziwną zależność. To jest coś, co opisałem wam w pierwszym odcinku, mianowicie backtracking. Niby z jednej strony gra chce, żebyś zdobywał te tiki maski, które i tak są bezużyteczne, bo one nie są jakoś super wymagane. Z drugiej zaś strony, kiedy przykładowo oddalisz się parę metrów dalej i zobaczysz checkpoint, to raptem gra robi ci taką blokadę i już się nie możesz wrócić po tą tiki maskę, mimo że ją mogłeś zostawić lub masz podejrzenia, że ją zostawiłeś. I to jest takie bez sensu, bo z jednej strony gra chce, żebyś to zdobywał, bo po to w końcu twórcy porozstawiali te wszystkie tiki maski na poziomach, żebyśmy powiedzmy je zbierali, żebyśmy zrobili taki 100% hunt. Ale z drugiej strony gra jakby ci to blokuje i trochę pokazuje ci środkowy palec, więc nie wiem, albo musisz siedzieć godzinami w tych poziomach, albo robisz totalny speedrun na odpierdziel się i w sumie mieć w dupie te tiki maski. Czy zalecam wam robienia 100% w tej gierce? Nie wiem, to już od was zależy. Ja staram się wam pokazać lokacje wszystkich tych tiki mask przez ten właśnie oto let's play, ale jeżeli nie chcecie tego robić, bo uważacie, że to jest zbyt dużo kombinowania, zbyt dużo eksplorowania takich poziomów, no to nie musicie oczywiście tego robić, bo ja... Kim ja jestem, żebym ja was do takich rzeczy zmuszał, no? Ja jestem tak na dobrą sprawę nikim, żeby zmuszać was do takich rzeczy. W mordę jeża, rozgadałem się, trzeba, kurde, napić się wody. Mogę w sumie śmiało powiedzieć, że już jesteśmy w połowie jakby tego let's playa. Dosyć króciutki let's play, bo 5 odcinków tylko. I może będzie jeszcze bonusowy, ale będę musiał wam dać znać, bodajże w czwartym odcinku wam powiem werdykt, czy będzie bonusowy odcinek, czy nie, bo w momencie, kiedy kończymy poziomy i zdobywamy wszystkie tiki maski, to odblokowujemy minigierki w każdej z tych 5 wysp. Ale z tego, co widziałem na jednej wyspie, to minigierki są bezużyteczne, dlatego że one polegają w sumie na tym samym, że masz crasha i spam wrogów i bodajże musisz przeżyć 3 rundy i tyle. I z tego, co wiem, z tego, co się orientuję, to to się powtarza we wszystkich wszystkich 5 wyspach. Więc nie wiem, czy ja to będę pokazywał, bo jeżeli to mam być na zasadzie powtarzalności, to już wolę pokazać to raz i tyle, nie? Wiadomo, fajnie jest pokazać wszystko w gierce i tak dalej, ale wiecie, jeżeli ma to wyglądać na takiej zasadzie, że robimy w tych minigierkach to samo, że po prostu zmienia się tylko scenaria i przeciwnicy, no to jaki jest tego sens, skoro będziecie widzieli praktycznie to samo, tylko z dwiema takimi niezbyt jakby fajnymi różnicami. Jeżeli te minigierki, nie wiem, będą różne, no to wtedy będzie można pomyśleć. Więc po tym odcinku albo po odcinku trzecim, jak skomentuję, to sobie popróbuję i powiem wam w odcinku czwartym, co z tym robimy. Czy robimy jakby pokaz tych minigierek, czy po prostu już lecimy na Crasha of the Titans na Nintendo DS. I nie skomentowałem jednej rzeczy, mianowicie tego, że jesteśmy w świecie lodowym teraz. W zasadzie to sekcji lodowej. Cóż, co mogę o niej powiedzieć? W zasadzie to troszeczkę wydaje mi się, że jest to takie malutkie nawiązanie do The Huge Adventure, bo jak dobrze pamiętacie, były też sekcje lodowe i poziomy lodowe. I jakoś tak nie wiem, czemu ten mostek, po której tam na drugiej stronie stoi Spike, jak widzicie zresztą niebieski, to nie wiem, czemu jakoś tak mi się skojarzyło połączenie jakby planszy zimowej z planszą pokroju Turtle Woods, lub po prostu tą planszą, którą zwiedzaliśmy w The Huge Adventure w dżungli. Tak jakoś połączenie tych dwóch plansz wydaje mi się, że jest całkiem spoko i całkiem prawdopodobne. Ale to mówię, to jest tylko coś, co mi się tak jakby kojarzy, jak tak spoglądam na gierkę, bo ja lubię, powiedzmy, w let's playach robić coś takiego, że oglądać grafikę, nawet taką grafikę jak na wersji Game Boya, jak widzicie, tutaj Spike sobie się odbija od skrzynki, raczej się odbijał. To jest też dosyć częsty, może nie powiedziałbym, że glitch, ale częsty taki bug, nie wiem w zasadzie, czy tak powinno być, ale postanowiłem wam to pokazać, bo czemu by nie. Wracając do tematu, kurde, lubię jakby opisywać takie gierki w let's playach, wiecie, grafika,
takie elementy graficzne, nawet że to może być gra nawet na Atari, to jakby lubię zwracać na takie rzeczy uwagi, bo ja jestem dosyć, powiedzmy, spostrzegawczą osobą i ja może nie powiem, że od zawsze, ale od paru lat ładnych, odkąd let's playuję, to mam takie podejście, że lubię po prostu opisywać design poziomów, grafikę, co mi się podoba, czy taka paleta kolorów mi się podoba, czy nie. Takie pierdoły, ale jednak lubię to opisywać. Jakoś tak mam. 5 na 7 złotych Tiki Mask. Trochę szkoda, że jakby to jest opcjonalne, że w sumie tę gierkę możesz przejść nawet nie zdobywając tych Tiki Mask, bo jednak coś mi się wydaje, że mogliby oczywiście twórcy zrobić coś takiego, że te Tiki Maski byłyby w jakimś tam stopniu ważne dla fabuły gry. Tym bardziej, że są one wspomniane w cutscence i takie what the fuck, coś co nie jest ważne, kompletnie omijane jest, nie? Dla mnie to jest takie, kurde, dosyć dziwne, no ale, no ja to ja, że tak powiem. Tutaj nie byłem z jedną rzeczą pewny, ale oczywiście zrobiłem cięcie i poszedłem dalej, dlatego że przed jakby teraz tym cięciem, co widzicie teraz, to skoczyłem tam w dół i zginąłem. Tak szczerze. Bo myślałem, że tam na dole będzie jakaś sekcja, która, nie wiem, pozwoli nam dotrzeć do jakiejś Tiki Maski czy czegoś tam. Ja jestem po prostu taki ciekawski, dlatego często robię takie rzeczy, że powiedzmy przed taką przepaścią robię sobie save state, sprawdzę, o, zginąłem, dobra, okej, to lecimy dalej wtedy. I widzę, że tutaj szczury, kurde, chodzą. Widzę, że to miejsce jest bardzo zaniedbane. Co jest dziwne, bo w końcu to jest lodowa jaskinia Korteksa i co, no to nie dba, no powinien się wstydzić w sumie, no taki naukowiec to powinien dbać o swoje interesy. A tutaj widzę, że książkowy przykład tego, że jakby mamy to w dupie, nie? No najlepiej, żeby kurde służący tam za nas sprzątali, co nie Engine, co nie kurde Nina, co nie Tiny Tiger? No, jesteście jego od dzisiaj służącymi, będziecie kurde za niego czynić zło. W sumie chciałbym zobaczyć, żeby ten Tiny Tiger był, powiedzmy, takim głównym antagonistą jakby jakiejś kolejnej gry Crasha. Bo przyznam szczerze, że pomysł w Crashu Entrance z tym, że Entropy był takim głównym złym, to szczerze powiedziawszy nawet mi się podobał, tym bardziej, że to była taka pierwsza gra, gdzie Cortex nie był głównym złym i zanim ktokolwiek powie, że przecież był Crash Bash, Crash Team Racing i tam inne gierki pokroju, tam nie wiem, Crash Nitro Kart czy coś, tylko że to są spin-offy, a Entrance wbrew pozorom fabularnie też gdzieś się tam mieści. Mimo że to jest gra na handheld i w zasadzie to można byłoby ją śmiało ominąć, ponieważ w późniejszych grach wydarzenia z Entrance jakoś nie mają znaczenia. To jednak względem takiego Team Racing i Basha to jest moc. To jakby te gry są mocnymi spin-offami, a ta gra to jako tako się gdzieś tam mieści fabularnie. Przynajmniej ja tak uważam, ja tak zawsze uważam i raczej zawsze tak będę uważał, dlatego że również mam mega respekt do Crasha Entrance. Ale tak jak ta gra, Crash Entrance również ma jakieś tam wady. Teraz z głowy nie jestem w stanie wam powiedzieć jakie, ale troszeczkę zmieniłem swoje myślenie co do serii Crasha, już od bardzo dawna zresztą, od ponad roku, może dwóch lat, że stwierdziłem po prostu, że mimo że Crasha uwielbiam, mimo że jest to świetna seria, to jednak ta seria ma też swoje wady i ja nie będę się bał o nich mówić. Nawet, że dla niektórych moja opinia będzie mocno krzywdząca, bo na przykład niejednokrotnie cisnąłem po The Wrath of Cortex na przykład, że względem takiego Twinsanity, że wiecie, na Twinsanity została wylana fala hejtu, że o Jezu, gra jest tutaj zbugowana i tak dalej, to niektórzy śmieli tutaj jako przykład gry świetnej, bez żadnych bugów, dać przykład takiego The Wrath of Cortex, gdzie wtedy we mnie wewnętrznie włączyło się takie wewnętrzne nie. Nie zgadzam się z tą opinią i to dosłownie się nie zgadzam. Bo The Wrath of Cortex ma też swoje wady i ja byłem w stanie je powiedzieć w swoim let's playu, do którego oczywiście serdecznie zapraszam i rekomenduję. I wiem, że mógłbym tutaj powiedzieć coś o gierce, ale szczerze powiedziawszy sami widzicie co się dzieje na ekranie. Po prostu
jak nie atakuje jednego, to drugiego tytana, jak nie drugiego, to trzeciego, jak nie trzeciego, to czwartego. Ale zaraz będziemy mogli tutaj skupić się na komentarzu odnośnie tego, co będzie działo się na ekranie, dlatego że zaraz będziemy mieli walkę z bossem. I ciekawe, kto to będzie tym bossem. Perhaps. Dobra, tutaj zdobyłem mojosy i teraz polecę do góry i tam chyba będzie Tiki Mask, o ile dobrze pamiętam. Nie, jest kryształ. Kurde, a myślałem, że Tiki Mask. Chyba fenomen kryształu wam wspominałem. Tak, wspominałem wam w pierwszym odcinku, więc dobra, nie będę się powtarzał w tym momencie, bo to byłoby trochę słabe. Tutaj diamencik u góry, a raczej klejnot. Co to dla mnie przypominają się te diamenty z Hugo? Nie wiem czemu, takie designowo podobne. I teraz mamy walkę z bossem. Kto będzie tym bossem? Tiny Tiger, jak widzicie, proszę państwa. Tutaj niestety niechcący wyedytowałem cutscenkę, taką mini cutscenkę, a raczej dialog. Gdzie tam Tiny Tiger oczywiście mówi, że o. I myk, myk, myk. Zaraz zostanie on pokonany. To tylko kwestia czasu, tam ile może zostało mu 4 te paski zdrowia. Ale nie powiem, że nie, konfrontacja z nim była dosyć ciężka, bo straciłem na nim 4 życia. Wbrew pozorom jest on dosyć trudnawym bossem. Ale jako, że ta gra nie ma jakoś super skomplikowanych walk z bossami, tak jak widzicie, można po prostu mu parę ciosów w ryj z kopniaka dać i parę ciosów, powiedzmy, z pięści, już tajniego nie ma, jak i większość, powiedzmy, przeciwników. No, a tutaj oczywiście między Aku Aku i Crunchem, Aku Aku i Crashem był mały dialog i okazuje się, że tutaj Crunch jest uwięziony, którego w sumie zaraz uratujemy. A w jaki sposób? W taki. I morda Cruncha jest okropna, Jezus Maria. Nie wiem czemu on mi przypomina jakiegoś takiego niedźwiedzia bardziej niż Yamraya. Serio, to jest kurde niedźwiedź. Nie, my uratowaliśmy niedźwiedzia, kurde. I tutaj będzie ostatnia Tiki Mask. No i dzięki temu mamy Tiki Island ukończone na 100%. Oj, sorry. Sorry za beknięciem. No i ostatecznie sekcja, która jest bardzo mocno hejtowana na Crash Mania. Mianowicie podróż z wyspy do wyspy, ponieważ żeby dostać się na każdą z tych wysp, to trzeba jakby zrobić, powiedzmy, coś a la właśnie taki poziom, a raczej mini poziom. I nic się nie stanie, jak nie zbierzecie wszystkich skrzynek. Po prostu kiedy zbierzecie wszystkie, to dostaniecie tylko informację, że congratulations i tak dalej, i tak dalej. Ale jak nie zbierzecie, to się nic nie stanie, więc nie bójcie żaby. No, i mamy zaliczone. I tam w tle mamy posąg Engina, swoją drogą. Więc naszą następną wyspą będzie Insanity Island w trzecim odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek podoba i ogólnie seria, że jestem informatywny, że w sposób ciekawy prowadzę Let's Play. Zapraszam na grupę na fejsie, link pozostawiony w opisie, tak samo jak grupa na Discord. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, zapraszam do subskrypcji. Dzwoneczek oczywiście, jeżeli chodzi o powiadomienia, jest mile widziany. I zapraszam po więcej na moim kanale. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.